Dlaczego marnujesz na to tyle czasu? Czy naprawdę myślisz, że to, co robisz, ma jakieś znaczenie? Czy nie lepiej byłoby zainwestować ten czas w coś bardziej dochodowego? Nie boisz się, że to wszystko jest tylko stratą czasu? Jak długo jeszcze zamierzasz to ciągnąć bez widocznych rezultatów finansowych? Co zrobisz, jeśli twoja pasja przestanie być interesująca dla innych? Czy twoje zaangażowanie przynosi ci szczęście, czy tylko stres? Jak długo jeszcze będziesz się łudzić, że to kiedyś się opłaci? A może to czas na zmianę kierunku? Te oto pytania oraz inne pojawiają się czasem w mojej głowie, a czasem też u innych. Zatem postaram się sam sobie, a zarazem wam, na nie odpowiedzieć. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. W zasadzie nigdy wam się nie przedstawiałem. Nie czułem takiej potrzeby z racji, że chciałem, aby moje filmy broniły się same za siebie. I dalej tak jest. Ale dlatego, że przybywają nowi subskrybenci, wy to oglądacie, nie tylko shorty, ale odcinki, co bardzo mnie cieszy. To grono czasem 100, czasem 300, czasem 700 osób bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. I tak, te pytania czasem mnie rozbijają. Samego siebie krążą gdzieś wokół mojej głowy. Dlaczego dalej to robię? Po co właściwie to robię? Dronozaur powstał dosyć spontanicznie. Od 2002 roku fotografowałem, później robiłem teledyski i postanowiłem, że forma wideo, jaką oferują drony, jest czymś nowym, bardzo interesującym. Kupiłem chyba drona w 2019 roku, jakoś na początku 2019 roku. I początki wyglądały tak jak każdego z was, kto lata. Nie było płynnych ruchów. Nie wiedziałem jeszcze, jak poruszać gimbalem, natomiast bardzo mnie to ciekawiło. Chciałem uzyskać piękne filmy, których nie było jeszcze zbyt wiele. Nie pamiętam, ilu droniarzy było wtedy we Wrocławiu, ale na pewno nie tylu, ilu jest teraz. Zresztą bardzo się cieszę z tego powodu, że jest tylu droniarzy. Zawsze można obejrzeć ich pracę i też się zainspirować. Zobaczyć, jak rośnie poziom droniarstwa nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Miło też jest mi obserwować tych, którzy dopiero zaczynają i fotografują takie banalne rzeczy, na pozór banalne, i odnajdują w tym szczęście. Widzę w tym siebie, takiego rozpoczynającego przygodę z dronami, z droniarstwem, z filmowaniem z powietrza. Dronozaur, cała ta marka, nie miała żadnego biznesplanu. Nie miałem w ogóle pojęcia, co z tym się wydarzy. Po prostu chciałem filmować, filmować i jeszcze raz filmować. Na początku, jak chyba u większości początkujących droniarzy, kręciłem główne punkty we Wrocławiu, katedra, rynek, okolice, następnie kościoły, bo mają wieżę. Fajnie było zrobić orbitę, ale tą ręczną, nie z DJI-a. Tak, aby szkolić płynność ruchu po bananie, jak to mówię. I wciąż chciałem więcej. Już nie starczał mi Wrocław. Chciałem wyjechać poza Wrocław, zrobić Dolny Śląsk, zrobić inne województwa. Kiedy województwa się skończyły, ale jeszcze się nie skończyły, bo wciąż Polska jest obfita w tyle różnych pięknych miejsc i wciąż odnajduję nowe miejsca, w które chciałbym pojechać, że jest to, można powiedzieć, studnia bez dna. Ale kiedy przestała wystarczać mi Polska, zacząłem jeździć po Europie, po różnych krajach, mając ciekawe lub mniej ciekawe przygody. Ale każde doświadczenie, które nabyłem w trakcie podróży, w trakcie wyjazdów, to już wspomnienia, które do których mam sentyment, które bardzo miło mi się wspomina i nigdy, nigdzie nie mógłbym tego w ten sposób przeżyć. Doceniam to bardzo, że ta ścieżka droniarstwa doprowadziła mnie do momentu, w którym aktualnie się znajduję. A tak naprawdę sam nie wiem, w jakim momencie jeszcze się znajduję. Dlaczego? Dlatego, że w głowie właśnie rodzą mi się te pytania, o których wspomniałem na początku. Dlatego, że nie mam żadnego planu, że daję się ponieść swojej fantazji, twórczości, artyzmowi i temu, co po prostu chcę robić. Nie wiem, gdzie to się kończy. Mam plan na najbliższe kilka miesięcy.
ale jestem bez celu. Celem jest sama droga. Nauczyłem się czerpać szczęście z tego, co robię. Teraz, nawet gdy wyjechałbym w pozornie proste miejsce, myślę, że chciałbym go złapać ujęciowo, kadrowo, jak nikt inny. Tylko, aby podnieść swoją poprzeczkę. Nie chcę być lepszy od nikogo innego. Chcę być lepszy od siebie. Od siebie samego z wczoraj, z przedwczoraj i każdego innego poprzedniego dnia. Taka walka z samym z sobą. Z byciem po prostu lepszym. To nie jest proste. To jest pasja. Nie zarobiłem na tym ani złotówki. A wydałem na to kilka złotych. I być może macie podobnie. Ale to jest uczucie, którego w zasadzie nie da się opisać. Jeśli kochasz to, co robisz, choć nie wiem, czy to kocham, bo czasami się z tym gryzę i zastanawiam się, po co właściwie to robię. Mógłbym tego nie robić, ale jednak są rzeczy, które nie pozwalają mi się zastopować. Muszę tworzyć nowe rzeczy. Jakoś tak mam, że od ponad 20 lat cały czas coś tworzę. Wcześniej, kiedy kreowałem zdjęcia, kiedy robiłem teledyski, moja głowa pracowała i cały czas wymyślałem przeróżne scenariusze, zdjęcia, cokolwiek. Teraz, kiedy tego nie robię, a w zasadzie robię to bardzo pobocznie, mogę spełnić się kreatywnie w lataniu dronem, a nawet w nowych przygodach. Bo z racji tego, że nie wystarczał mi już Wrocław, Dolny Śląsk czy inne województwa, zacząłem odwiedzać przeróżne miejsca. Zacząłem mieć przeróżne przygody. Weselsze bądź mniej przyjazne. Ale wszystkie jakoś mnie kreują. Wszystkie dają mi jakiś światopogląd. Poznaję wspaniałych ludzi. Czasem mniej wspaniałych. Ale jestem bogatszy o wiele doświadczeń. I to podoba mi się w tym wszystkim najbardziej. Podobają mi się wyzwania, gdzie mogę latać w miejscach, w których nikt inny nie był przede mną. Albo mogę też się sprawdzić, jak wielu droniarzy zrobiło ujęcia w danym miejscu i jak zrobię je ja. Nie zawsze zrobię lepsze, ale to dobrze. Bo wciąż chcę szlifować swój kunszt operatorski i kunszt latania. Po co właściwie to mówię? To taka mała spowiedź, chyba przed samym sobą. Ale daję ją też wam, moim widzom, z racji tego, że muszą sobie zrobić taki mały rachunek sumienia. Sam przed sobą, a w zasadzie z wami. Bo będzie mi po prostu prościej. Dziękuję wam za to, że oglądacie właśnie ten odcinek. I jeżeli możecie, to na prośbę mojego taty zasubskrybujcie ten kanał. Ja staram się o to nie żebrać. Staram się mieć fanów. Znów powiedziałem to słowo. Odbiorców. Widzów. Którzy sami klikną ten przycisk. Bo po prostu poczują taką chęć. I dlatego staram się o to nie prosić. Bo i tak to nie wychodzi. Można by powiedzieć, że ta pasja to praca na cały etat. Poświęcam temu mnóstwo czasu. Jest to naprawdę wymagające wiele czasu, wiele poświęcenia. I bardzo cieszę się, że w zasadzie tyle czasu to ode mnie wymaga, ponieważ a, mam co robić, a po drugie, co po drugie? Nie wiem. Po prostu to robię. Czy musi być coś po drugie? I można by powiedzieć, że gdzieś po raz kolejny zgubiłem granicę pomiędzy pracą a pracoholizmem. Wsiąkłem w to tak, że chciałbym cały czas tworzyć. Zawsze chciałem cały czas tworzyć. Ale teraz całe te media społecznościowe i portale tak się rozwinęły,
że trzeba robić filmy poziome, pionowe, dłuższe filmy, krótsze filmy, odcinki. Trochę mnie to przeraża, że aby być w tym internecie, trzeba być wszędzie. No cóż, staram się iść z duchem czasu. Stąd tworzenie tych wszystkich filmów to naprawdę sporo czasu. I w zasadzie, skoro już się spowiadam, to chyba mogę sobie pogratulować po tylu latach, że wciąż w tym trwam i nadal to robię. I tego życzę też Wam, żebyście Wy odnaleźli swoją pasję i odnaleźli szczęście w swojej pasji. I to, co zawsze powtarzam, że jest to bardzo wymagające. Taka mała złota myśl ode mnie. Prosta, oczywista, banalna, ale jakże zarazem trudna. I być w tym trudzie to właśnie jest klucz. Żeby się nie poddawać, żeby cały czas robić. Nie zważać na opinie innych. Doskonalić samego siebie. Tak jest. Szczerze, to chciałbym dojść do takiego momentu, gdzie duża firma jakoś mnie zauważy i chociażby zasponsoruje w końcu moją wycieczkę, moją wyprawę, a nie, że będę robić to sam. Dlatego, że wiadomo, koszty, koszty, koszty. A z drugiej strony, już nie chodzi o pieniądze, ale chciałbym, aby chociaż raz zostać docenionym. To by było takie w zasadzie uwieńczenie całej tej mojej drogi i całej tej mojej pracy. Bo wciąż nie wiem, czy te filmy i te przygody są na jakimś poziomie, czy są warte zainwestowania przez kogoś. I wydaje mi się, że gdyby ktoś w to zainwestował, to byłoby takie przytaknięcie, aha, to jest tego warte. Ale do tego być może jeszcze jest dosyć długa droga. Z drugiej strony, każde powiedzenie przez jedną osobę, że te odcinki są super, że bardzo fajny odcinek, to jest dla mnie mega motywacja. I czasem nie wiem, czy nie jest to większa motywacja niż to, że duża firma zapłaciłaby za moją wyprawę bądź coś, co moglibyśmy zrobić razem. Oczywiście cieszyłbym się, bo mógłbym poznać różne zakątki świata łatwiejszym kosztem. Ale docenienie przez jedną osobę to jest naprawdę mega budujące. I dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które pozwalają mi dalej funkcjonować. Może się to zdarzyć czasem raz na kilka miesięcy. Ostatnio częściej. Ostatnio niektórzy również ze mną się zastanawiają, dlaczego tyle skrajnie idiotyzmu jest w internecie, ale chyba pominijmy ten temat. Więc dlaczego właściwie to robię? Nie umiem tego jasno określić. Chociaż już wydaje mi się, że wcześniej to powiedziałem bardzo dosadnie. Czuję potrzebę tworzenia. Czuję potrzebę robienia nowych, ciekawych rzeczy. Chcę z tym iść dalej. Zobaczcie, jak to ewoluuje. Ci, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu, mogą zobaczyć, jaki jest postęp w realizacjach. Najpierw drobne filmiki, aż po większe realizacje, aż po ostatnio wyprawy i offroad. To są ciekawe rzeczy, które aktualnie mnie bardzo pociągają. Chciałbym jechać, i tak się w zasadzie stanie, na wyprawę, gdzie będę mierzyć się z naturą. To będzie wspaniałe. Ale mierzyć się zdjęciowo z drona z naturą. Nigdy bądź bardzo mało filmowałem naturę. Ale świat jest taki piękny, że nie chciałbym się zatrzymywać tylko na budynkach, blokach i miastach. Chcę przeżyć coś więcej, co dało mi droniarstwo. Możliwość, że wyjadę gdzieś dalej i jeszcze dalej, a przy okazji przeżyję wspaniałą przygodę, podczas której będę mógł zrobić zdjęcia w niespotykanym miejscu. Zdjęcia oczywiście dronem. Wydaje mi się, że to jest plan, który właśnie się kreuje. Po co ja właściwie to mówię? Czy to jest interesujące? Taka spowiedź.
przed samym sobą, ale z wami. Prawdopodobnie nie utrzymuję równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracoholizmem, jakim jest dronozaur. To, że dronozaur zabiera mi sporo czasu, to jest jedno, ale wiadomo, że każdy ma obowiązki i jeszcze oprócz tego normalną pracę, ja mam firmę i też są tam jakieś obowiązki. Jest to jednak duże zrzucenie na siebie ciężaru, ale sprawia mi to radość. Radością jest to, że w tym całym bałaganie, w tym całym przygnieceniu obowiązkami jestem w stanie się wygrzebać, wyjść na powierzchnię i powiedzieć, że po raz kolejny to zrobiłem. Mimo natłoku obowiązków, mimo natłoku wielu rzeczy na głowie. Jeszcze ten dronozaur, jeszcze to zrobię, a jeszcze tutaj zrobię roleczkę, a jeszcze coś napiszę. Tak. I to mnie cieszy, że potrafię jeszcze z tego się jakoś wygrzebać i coś wpuścić w media. Nie wiem już, czy sam dla siebie, czy też dla was. Wydaje mi się, że jest to dosyć niezłe archiwum zamków na moim kanale. Nie tylko zamków, ale różnych miejsc, w które zwykły człowiek, który chciałby pojechać, może sobie zobaczyć, wydaje mi się, z ładnymi zdjęciami i zobaczyć, jak to wygląda. W wielu miejscach, w których byłem we Włoszech, przykładowo, nie znalazłem filmów drona. No nie wiem, czy ludzie wyszukują takie miejsca przed wyjazdem w internecie, na YouTubie? Chyba coraz częściej. No może robię to tylko tak ja. Wy wyszukujecie? Czy nie? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, to co robię. To jest tak jak ktoś ma potrzebę malowania, ma potrzebę sprzątania, ma potrzebę obejrzenia filmu, wiadomości. Cokolwiek, co ktoś lubi robić, szydełkować, prać, grać w tenisa, ja czuję potrzebę robienia tego. Chociaż trudne jest wymyślanie i takie narzucenie sobie, że wypuszczam odcinek co tydzień. Taki był plan w tym roku i na razie udaje mi się go spełnić. Jest prawie połowa sierpnia, zobaczymy, jak pójdzie dalej. Bo czas mi się kurczy, ale mam nadzieję, ciekawe projekty przede mną. Jak długo zamierzam ciągnąć to bez widocznych rezultatów finansowych? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest tyle droniarzy i tak ceny spadły w dół, że fajne filmy mogą być robione za parę groszy. Przysłowiowo za parę groszy. Uważam, że mam tyle doświadczenia w filmie, w branży, że jestem w stanie coś więcej zaproponować niż przysłowiowy, zwykły Kowalski. Ale to tylko w przypadku komercyjnej pracy. Chciałbym się do niej dobrze przygotować, dobrze ją zrobić, użyć swojego talentu, możliwości i to uważam kosztuje. A w tych czasach wiadomo, obcina się koszty. Prędzej wolałbym mieć wyprawę obitą, że tak powiem, firmami, z którymi bym współpracował. To jest coś, co na obecną chwilę jest dla mnie chyba najlepszym rozwiązaniem. Choć jestem, mam nadzieję, sobie w stanie sam poradzić, bo jest tyle możliwości, że jeszcze tutaj, nawet wokół komina, będę robić filmy. W ogóle nie interesuje mnie to, że ktoś tego nie będzie oglądać. Kiedyś jeszcze mierzyłem się z tym, że mało osób to ogląda, nie ma to wymiernych korzyści w postaci widzów. Ale przeszedłem ten etap i porozmawiałem sam ze sobą i nie robię tego dla kogoś. Tak jak w mojej właściwej pracy przez lata była konsekwencja, nieważne, czy na dole, czy na górze, czy pod górkę, czy z górki, czy na górce, tak i tu. Wierzę, że liczy się wytrwałość.
I konsekwencja i wytrwałość nie pozwala mi się poddać. Wierzę, że być może kiedyś ktoś skorzysta z tego filmu, jak przykładowo będzie jechać w dane miejsce i powie: wow, przydało mi się, fajny obrazek. I zobaczy, że takich filmów na kanale jest więcej i może zainspirować go do, może go to zainspirować do dalszych podróży w jeszcze przez niego nieznane. Och, cóż za fantazja. Moje zaangażowanie to nie tylko szczęście. To też stres. Stres, że się nie wyrobią. Stres, że na niedzielę nie będzie odcinka. Stres w trakcie kręcenia. Stres w trakcie wyjazdu. Odpoczynek po wyjeździe, bo jestem zmęczony po stresie. Ale ostatnio oglądałem jakiś wywiad i usłyszałem, że stres w zasadzie jest normalny. I tak mnie to tknęło, że w sumie każdy z nas się stresuje. Więc dlaczego miałoby to być czymś złym? Nie wiem, może powinien się na ten temat wypowiedzieć jakiś psycholog, ale ten stres motywuje do działania. Ten stres daje mi myśleć. Ten stres mnie pośpiesza. Ten stres każe mi być lepszym. Czy stres jest finalnie zły? Wiadomo, że w zależności jaki. Ale może ten stres jest dobry. Więc może to on mi daje szczęście. Cóż za filozoficzna myśl. I w sumie nie wiem, jak długo będę się łudzić, czy to się opłaci. Po prostu będę to robić. Aż stwierdzę, jak Forrest Gump, że koniec mojego biegu. Że już mi się nie chce. Choć raz nie robiłem przez dobrych kilka miesięcy. Czułem się wtedy okropnie. Nie miałem żadnej perspektywy na siebie. Stwierdziłem, że to nie ma sensu. I wiecie, co dało mi sens? Właśnie to. Właśnie to dało mi sens. To nierobienie niczego było okropne. Chyba nie mogę żyć w spokoju i mam to we krwi, że muszę tworzyć. A wy macie we krwi, że coś musicie robić? Czytać książki? Wbijać gwoździe? Opalać się? No, każdy robi to, co lubi. Więc chyba kolejny odcinek być może nastąpi. I z całą pewnością nie jest to czas na zmianę kierunku. Czasami mam dosyć drona, dlatego też raz na jakiś czas zrobię coś innego. Ale wydaje mi się, że na aktualnym etapie, na którym teraz jestem, z całym tym droniarstwem, z całą tą postacią dronozaura, są takie przygody, że chcę iść w to dalej. Nie wiem, gdzie się zatrzymam. Nie wiem, gdzie będę za tydzień. Może znów zrobię taki wywiad, być może o niczym. A być może któremuś z was, komuś z was, coś on da. Na przykład to, żeby być wytrwałym. I będę to powtarzać. To zwykły banał. Ale to takie małe przesłanie, że nie zawsze robi się po coś. Nie zawsze trzeba liczyć na sukces. Bo sukces, wydaje mi się, jest wtedy, kiedy ty jesteś spełniony. I masz być może ten pozorny spokój. Ale wiesz, że robisz coś fajnego, robisz coś dobrego i to daje ci spełnienie. Nie te wszystkie rzeczy wokół. Te wszystkie rzeczy wokół to tylko dodatek. Sztuką jest umieć znaleźć czas, kiedy tego czasu nie masz. Sztuką jest nauczyć się kolorować, kiedy nie umiesz kolorować. Sztuką jest zrobić nowe ujęcia, kiedy już tam byłeś. Sztuką jest być lepszym od samego siebie, będąc jeszcze raz w tym samym miejscu. Sztuką jest wymyślać te wszystkie rzeczy. Co ja jeszcze mogę zrobić? Wiadomo,
Zasoby finansowe są ograniczone. Więc co można zrobić w tych ograniczonych zasobach finansowych? Kiedyś z moim wspólnikiem Michałem robiliśmy, wspólnikiem Michałem z drugiej firmy, nagrywaliśmy takie daily filmy, to był chyba rok 2005. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Jeździliśmy tramwajami, autobusami i nagrywaliśmy, co dzieje się w autobusie, co dzieje się w tramwaju, co dzieje się na drogach. Ja fotografowałem ludzi bezdomnych, eventy, ludzi, którzy się cieszą, dzieci, które grają w piłkę, dzieci cieszące się z balonami. I szukałem, dokumentowałem to, co mogłem. Żadnym kosztem. Kosztem czasu. Więc nie uważam, żeby kiedy można sobie na to pozwolić i wyjechać 10 km dalej na wschód z mgłami nad jezioro, może uda się zapolować na jakiegoś ptaka, na jakąś zwierzynę i doświadczyć znowu czegoś nowego. A może tej zwierzyny nie będzie. I to też będzie doświadczenie. Żeby mieć co wspominać i cieszyć się z tego, co przyniósł dany dzień. To chyba na tyle w tym odcinku. Jeśli wytrwaliście do końca, to bardzo się cieszę. Postanowiłem się nagrać i zrobić sobie, wyrzucić z siebie te kilka myśli, które mnie trapiło od jakiegoś czasu i pewnie nie tylko mnie. Myślę, że rozjaśniłem sobie i wam pokrótce, po co to robię. I chyba mam nadzieję, że jednak dam wam nutkę inspiracji i tej wytrwałości w czymkolwiek, czego nie robicie, żeby po prostu być wytrwałym. I wiadomo, że muszą być gorsze dni, żeby później były lepsze. A jak są lepsze, to będą gorsze dni. No i co z tego? Tak to w życiu jest. Wszystkiego dobrego dla was. Dużo radości, spokoju i do zobaczenia w kolejnym epizodzie.